Jesteśmy po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą KSW Koloseum 2. Ze mną jest Artur Gwóźdź, menadżer Kuby Wikłacza, mistrza, który jutro nie wyjdzie na Stadionie Narodowym do klatki. Mistrza, który nie wyjdzie na Stadionie Narodowym, no i pretendenta do pasa Pawła Pawlaka, który mam nadzieję, że jutro zdobędzie ten pas i osłodzi mi dzisiejszy smutek. No i Leo Brichta, wiesz, liczę na ogromny jego fajny debiut, więc trzech zawodników, niestety trzech było zaplanowanych, niestety po dzisiejszych wydarzeniach jest tylko dwóch. To najpierw zacznijmy, może porozmawiajmy właśnie najpierw o emocjach, a potem porozmawiamy o faktach i o tym, co też może nas wszystkich cieszyć, czyli o występach pozostałych twoich dwóch zawodników. Od którego momentu, od kiedy wiedzieliście, że coś może się dziać nie tak z Wellersonem Martinsem i że może walka być zagrożona? Dzisiaj rano, między tam 8 a 9 rano dostałem informację od Wojka, że jest duży problem z Martinsem, że prawdopodobnie tej wagi nie zrobi, że wieczorem był u niego lekarz, że dopodali mu kroplówki, więc były problemy z nerkami, zwijał się z bólu. I to wszystko tam nałożyło się na tą sytuację, że musiał interweniować medycy, więc ta informacja no mocno przybiła, no ale nadal była informacja, żeby Kuba Wikłacz robił tą wagę i mój zawodnik spełnił wszystko, co do niego należy i stanął na wysokości zadania jak mistrz i zrobił limit mistrzowski. Na wadze przeciwnik wniósł na 5 kg więcej. Bo 66-300 chyba z tego co pamiętam, 3-400, więc wiadomo, że to było też po tych kroplówkach, bo było to ratowanie tej walki. Był to limit, który po prostu już był przekroczony zdecydowanie więcej, ponad 5 kg, a tam między 4 a 7 kg już ta decyzja jest po naszej stronie. Do samego końca była walka tego Martinsa. Tutaj jeśli chodzi o Federację KSW, zrobiła wszystko, żeby doprowadzić tego zawodnika do w miarę używalności, żeby w miarę był w bardzo dobrej formie, żeby wystąpił. No niestety Martin sam już nie wyraził zgody, więc faktycznie czuł się pewnie fatalnie i ta noc dała mu chyba znaki, więc ta walka stała już pod bardzo znakiem zapytania. Więc byliśmy nawet zdecydowani, że podejmiemy tą walkę w tej sytuacji, ale no niestety Martins nie wyraził takiej zgody, nie chciał tej walczyć. Zostało zorganizowane na szybko zastępstwo. Mateusz Jonak, tutaj od Sławka Grabowskiego z Bepson Team, więc ta propozycja była taka na szybko, no ale to, co tak naprawdę zadecydowało, no to było to, że my tą propozycję dostaliśmy nie w kategorii naszej, albo nawet w kategorii, która była zbliżona, tylko w kategorii 70 kg. Informacja była krótka, chłopak jedzie, chce walkę wziąć, nie ma problemu, ma ponad 70 parę kilo, ale zejdzie do 70 i mamy catchweight 70 kg. No i ten catchweight 70 kg, no, wiesz, po analizach z trenerem, po rozmowach z Kubą, po też kilku długich rozmowach i z federacją, i z właścicielami, no zadecydował team, zadecydowaliśmy my wszyscy, że jednak nie decydujemy się na taki catchweight. Pamiętajmy, moi drodzy, że ta walka nie była walką o pas. Walka by była trzyrundowa, w kategorii lekkiej, więc no, samoistnie, no, to nie jest jego kategoria wagowa, nawet kategoria ciut wyższa, czyli 66 kg, tylko jednak dwie kategorie tego. Oczywiście zawodnicy bardzo często mają na wadze więcej, jak wnoszą na tego, tylko pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. Jakub Wikłacz był w przygotowaniach, bił tą wagę przez 12 tygodni, w ostatnią fazę siedział, był dwa razy, robił wannę, zbijał 3 kg do tego, żeby uzyskać ten limit mistrzowski, no i nagle ma skoczyć w tą kategorię 70, więc ta decyzja była taka i zdecydowaliśmy się, my podjęliśmy taką decyzję, za nią jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. No w zasadzie odpowiedziałeś na jakieś 6 pytań kolejnych, które chciałam zadać, więc, ale bardzo Ci dziękuję. Więc jakby w całej tej sytuacji mamy teraz jasność, no bo rzeczywiście pierwszy komunikat dotyczący tego, że walka Kuby Wikłacza została zdjęta z rozpiski, że sam Kuba nie zawalczy. Pierwszy komunikat, który usłyszeliśmy dzisiaj podczas właśnie ceremonii ważenia, był taki, Kuba Wikłacz nie podjął walki z zastępstwem, które znaleziono, czyli właśnie z Joniakiem, więc dobrze, że to się wyjaśniło też, jakie były Wasze motywy. Ja myślę, że fajnie by było, ponieważ spodziewam się, że wywiady przed galą Koloseum i samo Koloseum będzie oglądać też wielu fanów, którzy są nowi tutaj w branży, żebyśmy wytłumaczyli może poza oczywistą rzeczą związaną z wagą, czyli no jednak między 61 a 70 kg jest duża różnica.
ten ostatni okres przygotowań, wspomniałeś, że Kuba przez 12 tygodni zbijał tą wagę, z kolei jego potencjalny rywal, który tutaj jechał, zbijał z 76, 8 kg? Tak naprawdę nie wiem też z jakiej kategorii by Mateusz schodził. Dostał pewnie, wiesz, podjął takie wyzwanie, dostaniesz ofertę. Uważam, że każdy chyba zawodnik, który był w danym momencie, który dostałby taką ofertę jeszcze ma ten catchway taki pod niego w cudzysłowie, no to zdecyduje się, przyjedzie i będzie walczył na stadionie, więc każdy z moich zawodników podjął tą samą decyzję. Tylko my tu rozmawiamy o kategorii lekkiej, kategorii 70 kg. Oczywiście faktycznie ten zawodnik jest w tej samej kategorii wagowej co Kuba, no tylko w tym okresie ważył tyle, ile czasu, a myśmy mieli bardzo ciężki okres przygotowawczy, do tego też waga była zrobiona pod limit mistrzowski i to tylko wiedzą ci, którzy ten limit mistrzowski robili, że czasami te 500 gram w jedną czy drugą stronę to jest ogromna waga, jeszcze przy kategorii wagowej, jaką jest Kuba Wikła, czyli 61 kg. To jest naprawdę wielkie wyrzeczenie i przede wszystkim wielka praca Kuby, która musi być doceniona, no bo on swój wszystko wypełnił, tak? Myśmy jako team, jako przede wszystkim Jakub Wikłacz, zostało wypełnione wszystko, co jest do granic możliwości, czyli zrobiony limit mistrzowski, cała promocja w gali, wszystko jest jak najbardziej na tego. Kategoria wagowa no też została diametralnie przestrzelona przez Martinsa. Już wcześniej przecież godziliśmy się automatycznie na rywala. Jak pamiętasz, Jakub Wikłacz nigdy w życiu nie wybierał zawodników, nie wybierał rywali. Decydowaliśmy się na każdego, bił się z każdym, kogo federacja proponowała. Czy to był Anton, były mistrz, który był po porażce z Sepkiem, czy to był Sebastian, czy to byli zawodnicy, którzy dostawaliśmy na tego. Kubuś takim zawodnikiem jest, więc tutaj nie ma prawa być mowy o tym, że on nie chciał wziąć tej walki, albo że to z tego. Po prostu zaważyły te wszystkie przyczyny, które są. No i też pamiętajmy, to była kategoria 70 kg, catchweight, walka tak naprawdę, walka tylko bez żadnych znamion, które były dla nas najważniejsze, czyli walka o pas i walka, która była dla Kubo najważniejszą rzeczą i tego. Oczywiście Stadion Narodowy był ogromną, jakby to powiedzieć, bodźcem, ogromnym przyciągiem, magnesem do tego, żeby to tego, też wielka promocja. My też jako Arnold się przyłożyliśmy do tego wszystkiego, no ale no niestety, no wiesz, są takie rzeczy, które po prostu nie zawsze trzeba decydować się na to, że bo jest to wydarzenie, które jest tego, też jest przyszłość Kuby i przede wszystkim no to, że on jest sportowcem z kości, chce bić o te najlepsze cele, a przede wszystkim no to nie było jego kategoria wagowa, krótko jest więźnie na temat. Nie? Dobra, to jeszcze jedno pytanie, bo wielu zawodników mówi money talks. Czy organizacja próbowała dosypać trochę do koszyczka Kuby Wikłacza, żeby jednak wziął tę walkę, mimo wszystko po to, żeby samo starcie z udziałem Kuby uratować? Wiesz co, to tak kiedyś fajnie powiem, że dżentelmeni rozmawiają o pieniądzach, Martinko. Wiesz co, ja uważam, że najlepiej... Nie dałoby to nic. Wiesz co, nie. Najlepiej zapytać o to federację. Z przyjemnością. I to jest chyba pytanie do federacji i niech federacja na ten temat się wypowie. I wtedy ja zajmę jakiekolwiek stanowisko. Wiesz, no mi też nie o tym rozmawiać. Mamy zapisy kontraktowe, które są ważnymi zapisami kontraktowymi. My jako team i jako przede wszystkim jako Wikłacz zostało wszystko od nas zrobione na tip-top. I chcieliśmy walczyć o pas. Co, potwierdzimy jeszcze tylko informację o tym, że Kuba dostanie pełną wypłatę za przygotowanie się do tej walki? No, chyba Wojsław o tym mówił w naszym wywiadzie, chciałam to powiedzieć. No tak, no, wszystko zrobione do samego końca, limit mistrzowski wykonany. Jeżeli byśmy dostali zawodnika w kategorii naszej, czyli w tej kategorii, której tego nawet w catchweightie, ale w tym, chociaż nawet i na Martinsa się zgodziliśmy, bo Martins też byłby po prostu pociągnięty do odpowiedzialności kosztowo, to też byłoby jakąś dodatkową gloryfikacją dla Kuby, więc tu to wszystko się zgadzało i by było ok, więc wiesz, no myślę, że on tą samą pracą do samego końca, tego dla niego to jest też wielki trauma, jak sama go dzisiaj widziałaś, to jest chłopak, jest jak zbity pies, on już po tym całym zdarzeniu do godziny 12 był w fatalnym stanie i to też było dużą odpowiedzią na to, że czy brać tą walkę, czy nie, czyli jego stan psychiczny. No, o godzinie 16 rozmawiał już z psychologiem, tak? I dopiero po tej rozmowie podjęliśmy decyzję. Artur, Ciebie nazywają Padre nie bez kozery i nie bez powodu, bo Ty jesteś takim trochę ojcem dla tych wszystkich swoich zawodników, którymi się opiekujesz.
Jak wyglądała twoja rola przez te ostatnie godziny? Co ty mogłaś zrobić, żeby Kubę trochę podciągnąć, podciągnąć czy na duchu, czy jakby poprawić trochę chociażby jego humor i samopoczucie, podczas gdy sam też przecież walczysz z tymi emocjami, bo jesteś przywiązany do nich? Ja jestem przede wszystkim mocno tą sytuacją psychicznie zmaltretowany, bo tak naprawdę wiesz, latałem od telefonu do telefonu, od rozmowy z Kubą do rozmowy z właścicielami, od informacji od lekarzy, co z Martinsem, czy dojdzie do siebie. Rozmawiałem i z Maciejem, i z Martinem, i z Wojkiem, więc cały czas to było tego, no też wiesz, no wiadomo, że ta decyzja nie podobała się im i to jest proste i logiczne i nie ma tego co ukrywać, ale to jest też, wiesz, to jest też decyzja, którą trzeba uszanować jako sportowca. Miał do tego pełne prawo, no bo to zawodnik nie zrobił, jego przeciwnik i on postawił nas w naszej takiej sytuacji. Wiesz co, powiem ci, no duża praca, też rozmowy, wiesz, też Bartek Jezierski, którego tu serdecznie pozdrawiam, jego team, który jest ze mną, też mu dużo pomogli, rozmawialiśmy na te wszystkie rzeczy. Mam nadzieję, że dojdzie do siebie przede wszystkim, bo to jest wartościowy i z krwi i kości zawodnik i uważam, że zawodnik na długie lata, jeśli chodzi o mistrza Federacji KSW. Okej. No dobrze, to kończąc temat Kuby Wikłacza, ja rozumiem, że jest za wcześnie na to, żeby rozważać, kiedy ewentualnie powrót, kiedy ta obrona, więc o tym nie rozmawiajmy, na pewno będzie jeszcze nieraz okazja. Przejdźmy może właśnie do pozostałych dwóch zawodników, których masz na karcie. Porozmawiajmy o Leo Brichcie. Trochę się na niego naczekaliśmy w KSW. No i mam nadzieję, że jutro będziecie przeszczęśliwi i zobaczycie fenomenalnego zawodnika z wyglądem dziecka, z twarzą niewiniątka, z nietuzinkowymi umiejętnościami, z takim killerem czeskim, którego naprawdę wszyscy się boją. Powiem ci, że w ogóle przesympatyczny człowiek. On wczoraj robił jeden trening, dzisiaj już po tym robił kolejny trening. On po ważeniu już poszedł robić trening. Wczoraj już miał wagę zrobioną i on jeszcze się martwi, czy ta waga jest zrobiona. No powiem ci, pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, a wiesz, mam do czynienia z tym, ale do tego też jest fajny człowiek. Ja z nim często rozmawiam. On się... Tak jest. Przepraszam, dziękuję ci bardzo. On też przede wszystkim jest mocno sfiksowany. Ja, Maciek Kasieczko jest fenomenalnym zawodnikiem, ja bardzo Macieka lubię, zresztą wiesz, byłem u niego też, znaczy nie u niego, Maciek był ze mną i z Milmanem, byli na narożniku Dawida Śmiejowskiego, więc wiesz, będzie to też dla mnie jakieś takie trudniejsze, troszeczkę trudniejsze, no tylko to jest, wiesz, nasz, jakby to powiedzieć, moja praca, mój biznes i też tego, mam nadzieję, że zobaczycie świetnego zawodnika czeskiego, na którego się doczekaliście. On też był rozżalony tą całą sytuacją, że gdzieś był tam lekko blokowany, że do tego jego występu nie doszło wcześniej. Miało być to występ w lutym i to była taka główna sytuacja. Z dwojga złego, w przypadku Kuby, który jest wielkim przegranym tej całej sytuacji, mamy wielkiego wygranego, który dostaje ogromną szansę pokazania się polskiej publiczności, europejskiej publiczności, światowej publiczności na takim wydarzeniu, jak jest Stadion Narodowy. Paweł Pawlak, kandydat do pasa w wadze 84 kg. Paweł dzisiaj na scenie zapowiedział, że nie dopuści do tego, żeby pas trafił do Szczecina, zabierze go ze sobą do Łodzi po bardzo mocnej deklaracji Tomka Romanowskiego. Pięknie Tomek poddymia. Tomek się odpalił automatycznie, więc jak to zawsze. Obserwowałeś Pawła i miałeś w sobie takie oj, żeby on się nie odpalił? Czy po prostu już go tak dobrze znasz? Nie, ja go znam bardzo dobrze, wiesz, on... On będzie też tu chciał coś dużo udowodnić, nie? Wiesz, to jest, wiesz, ja uważam, że Pawła styl jest zupełnie innym stylem, którego Tomek też nie do końca jest w stanie przewidzieć. Tak naprawdę nawet jego sparring partnerzy nie są w stanie przewidzieć czasami, co Paweł zrobi w akcji albo w swojej walce. Ja mam, przepraszam cię, wrażenie, że czasami nawet Paweł nie jest w stanie tego przewidzieć. No i myślę, że tak jest. Jeżeli tylko zagra głowa, nad którą pracujemy i jest coraz lepiej, z każdą kolejną walką jest lepiej. Ja mam z nim naprawdę przeboje, Pawełku, będzie procent podniesiony jeszcze więcej na to, co ostatnio z tą przeżyłem, więc jeśli będzie, a ja bardzo w to wierzę, to mam drugiego mistrza z Octopusa, który będzie w kategorii 84 kg i to jest fajne zwiększenie, bo też on, wiesz, ma wspaniałą relację, że obydwoje mają dzieci i pewnie robią to dla tych swoich dzieciaków, więc ja liczę to na wielkie fajerwerki i na to, co Paweł pokazywał przez lata i przełoży to teraz na tą klatkę i da to świetny pojedynek, którym będzie zwycięzcą Paweł Pawlak. Chciałbym Cię jeszcze w zasadzie podpytać o dwie rzeczy. Mam nadzieję, że jako menedżerowi, ale nie swoich tych zawodników wypada wytypować walkę wieczoru. Jak sądzisz? Kto wygra w tej trylogii? Wiesz, ja jestem emocjonalnie związany z Mamedem, bo my jesteśmy kolegami, się lubimy i no, nie ma innej opcji dla mnie jak Mamed.
Wiesz, i to jest okej. Ja bardzo czekam na walkę Ziółka z Saladinem i to jest kolejna walka o pas, miała być to trzecia, ja miałem mieć dwie walki o pas, zostało jedną, także się podzieliśmy, ale czekam, bo ja Raży Mariana bardzo lubię i to jest świetny człowiek i w ogóle fajnie się ostatnio do tego, a znowu Saladin, no, też do mnie przemawia jako taki nietuzinkowy, nie było takiego zawodnika w KSW, który jest aż tak ekspresyjny w walce i jest na tylu płaszczyznach taki dobry, więc ja sam czekam na ten pojedynek i uważam, że ten pojedynek pojedynek Pawła Pawlaka będzie okrasą tego wielkiego eventu, jakim jutro jesteśmy i zapraszamy przede wszystkim kibiców Ciarnoksa. Jasne. Jak uda nam się złapać po gali, to na pewno chętnie przegadam z Tobą sam przebieg eventu i porozmawiamy jeszcze o pozostałych Twoich zawodnikach, którzy niedługo walczą. Kończymy, bo zaraz nam tu ściankę zabiorą. Ja również dziękuję, Martynko, jak zawsze, dżentelmen pełnoklasą. Bardzo Ci dziękuję, jak z tego cieszę, że porozmawialiśmy i no, mam nadzieję, że kibice będziecie wiedzieć przede wszystkim, dlaczego nie doszło do tego pojedynku. No i trzymajcie kciuki za dwójkę kolejnych Ardeksów moich. A ja Ci jeszcze muszę powiedzieć, że to jest trochę wyjątkowy wywiad, bo to taka trochę rocznica naszej znajomości. Pięciolecie? A no. Tym bardziej, dziękuję Ci bardzo. To jeżeli jest pięciolecie, to tylko z Intercage. Pozdrawiam serdecznie. Dzięki serdecznie. Do zobaczenia. Dziękuję.